Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Wiadomość o znalezieniu tak zwanego złotego pociągu w okolicach Wałbrzycha obiegła już cały świat. Tymczasem adwokat reprezentujący znalazców gasi zapał łowców sensacji, informując, że znalezisko, choć w jego opinii jest prawdziwe, niekoniecznie musi być tym, czego wszyscy oczekują. Sam fakt pojawienia się sensacyjnych informacji w mediach prawnicy Jarosław Chmielewski oraz Małgorzata Sosnowska oceniają jako niekorzystny dla ich klientów. Jeszcze bardziej bulwersujący jest dla nich fakt, że w niektórych portalach internetowych publikowane były zdjęcia dokumentów, które wyciekły z urzędu. To jest niesamowite, żeby po prostu z urzędu jakiegoś, to wie pani, nie chodzi, że czy prawo polskie zostało takie, na przykład o prawie autorskim, prawie karne, czy coś naruszone. Zostały naruszone traktat nawet europejski. Urząd nie może takich, jeżeli to wyszło, by się okazało z urzędu, jeżeli organy ścigania jakieś, właściwe organy to potwierdziły, to jest niesamowite. Niech się wyciekiem zajmą odpowiednie organy, bo sprawa jest niebezpieczna. Tu nie ma zagrożenia dla nikogo innego, ani dla mieszkańców Wałbrzycha, bo to nie jest znalezisko, gdzie można wejść czy inne rzeczy. Tylko to jest na dzień dzisiejszy zagrożenie jest dla znalazców, bo wyobraźnia ludzka nie zna granic. Pierwsze pismo trafiło do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przez przypadek, ponieważ odkrywcy rzekomo nie wiedzieli, że miasto Wałbrzych jest miastem grodzkim. Odpowiednie korekty zostały już poczynione i obecnie sprawą zajmuje się Urząd Miejski w Wałbrzychu. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, pismo trafiło do mediów jeszcze w czasie, gdy zajmowało się nim Starostwo Powiatowe. Zdaniem prawnika nieprawdą jest to, że jego klienci uzależniają decyzję o podaniu lokalizacji znaleziska od faktu otrzymania 10% znaleźnego. Dokumenty, które złożyli w urzędach, są wymogiem w takich sytuacjach i wszystko odbywa się w świetle obowiązującego prawa. Pociąg jest własnością Skarbu Państwa i reguluje to wiele przepisów i traktatów zawieranych od 1945 roku na ziemiach polskich. Dane zostaną ujawnione we właściwym czasie przez odpowiednie służby, a kwestia znaleźnego jest regulowana w przepisach. Zostało zgłoszone to do właściwych ministerstw. I rząd jest właścicielem. Ustawa o rzeczach znalezionych mówi, jeżeli się zna właściciela, należy go wezwać, powiadomić o znalezieniu rzeczy i wezwać do odbioru. I ten obowiązek został spełniony. Właściciel jest znany. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim należy się znaleźć. A jeżeli ktoś nie rozumie, że się należy znaleźć, niech wczyta się w ustawę. Więc nikt nie żąda żadnego szantażu. My musimy znalazcy muszą zgodnie z obowiązującym prawem zażądać znaleźnego po prostu. To jest normalna procedura. Po prostu muszą zgłosić roszczenie. To jest naturalne i nie, że wtedy pokażą, gdzie jest jakieś znalezisko. To jest nieprawda. To jest nieprawda, ponieważ organ uprawniony może w każdej chwili po prostu, jak przyjedzie odpowiedni minister czy uprawnomocnione osoby, po prostu zostanie zgłoszone miejsce. Prawnik przekonuje, że sprawa jest zbyt poważna, by mogła być żartem. Jego klienci to rozsądni ludzie, którzy mają doświadczenie w tego typu sprawach. Niepoważne i nieprofesjonalne jest prześciganie się w dostarczaniu nowych, niepotwierdzonych informacji o skarbach, jakie mogą znajdować się w pociągu. Z tego, co opisano, ja o znalezisku wiem, na pewno jest pociąg, ale raczej jest to prawdopodobnie coś przewozi, ale małe prawdopodobieństwo, że to są, jakby można powiedzieć, złoto. Ja nie wiem, nigdy złoto nie padło, ani w zawiadomieniu, ani nic. Użyliśmy innych określeń, że kruszce mogą być szlachetne, ale mogą mieć charakter przemysłowy. I to jest zupełnie coś innego. A tu mowa o jakichś złocie, diamentach, to jest fikcja. Niezależnie od tego, co znajduje się w pociągu, znalezisko z historycznego punktu widzenia nadal może mieć dużą wartość. Z pewnością pokazało też, że ma ogromną moc poruszania ludzkiej wyobraźni, ponieważ informacje w ekspresowym tempie rozniosły się daleko poza granice Polski. Niewątpliwie jego ujawnienie będzie także sporym wydarzeniem, które śledzić będą ludzie na całym świecie. A promocja, jaką już zyskał nasz region, jest nieporównywalna do żadnych innych wydarzeń, które miały tu miejsce od wielu lat. Zabił, bo odebrano mu zasiłek dla bezrobotnych. 27-letni morderca z Kamiennej Góry przyznał, że dziecko było jego przypadkową ofiarą. Chciał wyładować swoją frustrację spowodowaną tym, że od dłuższego czasu nie mógł znaleźć pracy.
Do tragedii doszło w biały dzień w centrum Kamiennej Góry. Dziewczynka wchodziła z mamą do księgarni, wtedy 27-letni mężczyzna uderzył ją siekierą w głowę. Po zdarzeniu chciał uciec, ale zatrzymali go świadkowie. Dziecko zostało przetransportowane helikopterem do wałbrzyskiego szpitala, ale w wyniku odniesionych ran zmarło, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu Paweł Patrykowski. W pewnym momencie podbiegł od tyłu nieznany jeszcze wówczas mężczyzna, uderzył dziecko w głowę siekierą. Sprawca to narzędzie odrzucił, ono jest już zabezpieczone przez policjantów. Następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. I tutaj w wyniku działań podjętych w pierwszej kolejności przez świadków, później przez policjantów, którzy po chwili pojawili się na miejscu, podejrzany został zatrzymany. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Kamiennej Góry. Samuel N. przyznał się do uderzenia dziewczynki siekierą w głowę. Z jego zeznań wynika, że miała to być zemsta za to, że stracił prawo do zasiłku. Mężczyzna przyszedł z siekierą do urzędu pracy, miał ją w reklamówce. Ale został tamtąd wyproszony, bo zachowywał się agresywnie. Przez jakiś czas chodził ulicami Kamiennej Góry, narastała w nim złość i w końcu wybrał swoją ofiarę. Stała się nią bezbronna, 10-letnia dziewczynka. Mówi prokurator okręgowy w Wielkiej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Sprawca został przesłuchany w charakterze podejrzanego i podczas przesłuchania stwierdził, że przez pewien czas nastała w nim agresja z uwagi na to, że nie mógł znaleźć zatrudnienia. Obwiniał o to m.in. też pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i dlatego też postanowił zemścić się na zatrudnionych tam osobach i krytycznego dnia zabrał siekierę, którą ukrył w plastikową torbę, udał się z tą siekierą do urzędu i tam jego zamiarem było zaatakowanie zatrudnionego urzędnika. Jednak z uwagi na ilość osób znajdujących się w urzędzie, jego takie niegrzeczne zachowanie, został z urzędu wyproszony. Przez jakiś czas krążył po ulicy, złość w nim narastała, agresja. W pewnym momencie zauważył matkę z dzieckiem wchodzącą do księgarni, wyjął siekierę i po prostu tą siekierą uderzył to 10-letnie dziecko. Z ustaleń policji i prokuratury wynika, że mężczyzna nie znał wcześniej swojej ofiary, ani jej rodziny. To była zupełnie przypadkowa ofiara, nieznana ani dziecku, ani matce. Mężczyzna był wcześniej karany. 27-latek, mimo wyższego wykształcenia, był od dłuższego czasu bezrobotny. Frustracja narastała w nim od dawna. Mężczyzna był wcześniej notowany za jakieś zachowanie niezgodne z prawem. Było to w okresie, kiedy był osobą nieletnią. Później już nie był notowany za żadne inne zdarzenia. Wiemy, że jest osobą bezrobotną, że jest to mężczyzna, który ma wyższe wykształcenie. Tam na miejscu, po tym jak doszło do tego tragicznego zdarzenia, działała też policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza celem zabezpieczenia wszelkich materiałów, które pozwolą nam w szczegółowy sposób, dokładny, wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Mężczyzna nigdy nie leczył się psychiatrycznie, ale biegli zbadają go także pod tym kątem. Na pewno prokurator w toku prowadzonego śledztwa powoła biegłych lekarzy, psychiatrów i psychologa, którzy wypowiedzą się do tego, czy ta osoba w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa była poczytalna, czy ta poczytalność była ograniczona, a także czy nie jest on chory psychicznie. Mężczyźnie został postawiony zarzut zabójstwa popełnionego z motywów zasługujących na szczególne potępienie. W tej chwili Samuel N. przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. $140 000 to realny koszt, jaki poniosła straż pożarna w Wałbrzychu podczas gaszenia Mobruku. Gaszenie Mobruku trwało wyjątkowo długo, ponieważ największy pożar wybuchł 5 lipca, a ostatni wóz strażacki opuścił teren dopiero po pełnym dogaszeniu i zabezpieczeniu obszaru 24 lipca. Oprócz jednostek straży pożarnej w Wałbrzychu udział w akcji brali także strażacy z okolicznych miast. Łączny koszt tej akcji oszacowano na ponad $200 000, mówi Grzegorz Kułak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Przy czym jakby samej komendy miejskiej w Wałbrzychu to jest około $140 000. Na to składają się zniszczone umundurowanie, zniszczony sprzęt typu węże, część jakiegoś sprzętu typu pompy, które po wielu godzinach działań również ulegały awariom. Na to składa się również koszt paliwa. Do kosztów należałoby doliczyć również środki pieniotwórcze użyte podczas gaszenia, ale okazało się, że firma Mobruk odkupiła strażakom zużyte zasoby w ilości 7 ton. Czyli to jest dodatkowy koszt około 35 000. Także to jeżeli byśmy musieli z własnego budżetu, bo tak naprawdę my najpierw ten środek zużyliśmy, firma w czasie działań jakby ten środek nam na bieżąco uzupełniała i dzisiaj możemy powiedzieć, że środek pieniotwórczy mamy uzupełniony. Komendant zwrócił się do dyrekcji Mobruku z wnioskiem o wyrównanie strat w sprzęcie, który uległ zniszczeniu podczas akcji. Rozmowy w tej sprawie trwają.
No nie mam dzisiaj takich przepisów. Na podstawie konkretnego zapisu moglibyśmy się zwrócić do firmy Mobruk o zwrot tych działań. No czegoś takiego nie ma. Oczywiście wystosowaliśmy pismo do firmy Mobruk, w którym pokazaliśmy nasze straty, nasze koszty. No i tak naprawdę dzisiaj czekamy na reakcję firmy. Jakieś tam wstępne rozmowy były. No, jakaś szansa jest, ale nie, tak naprawdę to jest dzisiaj prawdopodobnie dobra wola firmy, która może nam, powiedzmy, część tych środków czy w całości pokryć. Oczywiście my też nie możemy przyjmować darowizn finansowych, więc jeżeli firma miałaby pokryć te straty, no to formy tylko i wyłącznie rzeczowej, czyli konkretnych zakupów, konkretnych sprzętów, wyposażenia, umundurowania dla strażaków. No, cały czas czekamy. Jak powiedziałem, jedyną taką rzeczą, którą już udało się odzyskać w miarę praktycznie w czasie jeszcze działań, no to był ten środek pianotwórczy, bo praktycznie po 2 dniach nie mieliśmy już żadnego zapasu i wtedy firma Mobruk ten środek w ilości pozwalającej uzupełnić nasze potrzeby zakupiła i dzisiaj, powiedzmy, no mamy ten środek, że przynajmniej jest na wszystkich samochodach, a oprócz tego no mamy jakiś zapas w jednostkach. Spore koszty poniosły również wałbrzyskie wodociągi, które oprócz wody użyczyły także na potrzeby akcji gaśniczej samochody, które ją dowoziły. Były to 4 beczkowozy, które obsługiwane przez 10 pracowników w trybie zmianowym pracowały non-stop przez 62 godziny, dostarczając łącznie około 1,5 miliona litrów wody. W tej chwili koszty oszacowano na około 120 tysięcy złotych, ale liczba ta jeszcze może ulec zmianie po dokładniejszym skalkulowaniu. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałomiej zapowiedział, że zrobi wszystko, by służby odzyskały poniesione koszty, ponieważ jego zdaniem wynikają one z niedostatecznego zabezpieczenia terenu składowiska oraz łamania przepisów dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych. Sprawą obecnie zajmuje się prokuratura, której biegli sprawdzają, czy faktycznie doszło do zaniedbań. Za łączną kwotę ponad 10 milionów złotych miasto wykonało remont ciągu ulic Gagarina-Lelewela. Wkrótce przez tę ulicę jeździć będzie nowa linia autobusowa komunikacji miejskiej. Ulica Gagarina wyremontowana została pod koniec ubiegłego roku. Przejazd między Podzamczem a ulicą Wrocławską nie był jednak najlepszy ze względu na zły stan mostu na ulicy Lelewela. Po remoncie tą drogą mogą jeździć nawet ciężkie pojazdy, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałomiej. Ona oczywiście ułatwia dojazdy i to ułatwia komunikację. Ona będzie niezwykle ważna, myślę, że po tym etapie, który będzie w przyszłym roku zakończony, to znaczy po remoncie tego odpowiedniego odcinka ulicy Wrocławskiej, który będzie dojazdem do dworca Wałbrzych-Szczawienko. Dworzec Wałbrzych-Szczawienko zaczynamy, jak dobrze pójdzie, remontować w tym roku z pieniędzy unijnych i ta ulica będzie najkrótszym dojazdem pomiędzy Podzamczem, Piaskową Górą a dworcem Szczawienko. A dworzec Szczawienko chcemy dla północnej części miasta, czyli Szczawienko, Podzamcze, Piaskowa Góra, strefa ekonomiczna, uczynić takim punktem przesiadkowym dla wyjazdów do Wrocławia i z Wrocławia. Wzdłuż wyremontowanej drogi pojawiły się przystanki autobusowe, choć od 15 lat nikt nie widział tam autobusu. Wkrótce zostanie tu utworzona nowa linia, którą sprawnie będzie można dojechać z największych dzielnic do dworca Szczawienko. To jest sygnał tego, że planujemy uruchomić linię autobusową nową, która będzie krążyła po takiej małej pętli Podzamcze, Piaskowa, dworzec Szczawienko, może jeszcze strefa. O remont drogi zabiegali też przedsiębiorcy działający w pobliżu. Trudno było im prowadzić firmy, gdy ulica była nieprzejezdna dla samochodów ciężarowych. Ten odcinek, który dzisiaj oddajemy do użytku, to jest łącznie z tym pierwszym odcinkiem, czyli ulicą Gagarina, 10 milionów złotych. To jest nie mało, dlatego że wykonaliśmy most z pełnym, że tak powiem, zdolnościami obciążeniowymi dla ciężarówek, które, jak Państwo widzicie, jeżdżą do miejsca aktywności gospodarczej, czyli była spółdzielnia mleczarska. Tu pracuje około 200 osób. Na tych małych zakładzikach tutaj na terenie pracuje 200 osób. Dla nich ten most to być albo nie być było. Wyremontowaliśmy go, właśnie zbudowaliśmy go na nowo. Do wykonania pozostał jeszcze krótki fragment ulicy Lelewela wraz z łącznikiem z ulicą Wrocławską, ale będzie to już przedmiotem kolejnych inwestycji w niedalekiej przyszłości. 500 tysięcy złotych to koszt utworzenia 5 gabinetów stomatologicznych w wałbrzyskich szkołach w ramach programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegającej rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży. Gabinety powinny być gotowe z początkiem września.
Wałbrzyski program opieki stomatologicznej w szkołach zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia. Gabinety powstaną w 4 publicznych szkołach podstawowych. Numer 5 na Podgórzu, numer 15 na Piaskowej Górze, numer 17 na Sobięcinie i numer 21 na Podzamczu oraz w drugim liceum ogólnokształcącym w Śródmieściu. Gabinety sfinansuje gmina, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełamej. Każdy gabinet z tych 5, które w tej chwili tworzymy, zarówno jego wykonanie, jak i wyposażenie zamkną się kwotą poniżej 100 tysięcy złotych i on gotowy do użytku będzie kosztował około 90 kilku tysięcy złotych. Z samym wyposażeniem medycznym, unitem, czyli tym wszystkim, co jest nowe, nowoczesne, potrzebne do leczenia. W gabinetach na pół etatu zostaną zatrudnieni stomatolodzy oraz higienistki. Obecnie szacuje się, że polskie dzieci w wieku 12 lat mają średnio 6 zębów zajętych próchnicą. Program opieki stomatologicznej w szkołach ma ustalić, jaki jest stan uzębienia wałbrzyskich dzieci. Docelowo twórcy programu będą dążyć do tego, żeby dzieci miały zdrowsze zęby, najwyżej 3 objęte próchnicą, mówi stomatolog Maciej Żak. To ma być profilaktyczno-leczniczy gabinet. Chodzi nam o zatrzymanie nowej próchnicy, natomiast jeśli chodzi o wyleczenie istniejącej, te 5 gabinetów nie jest w stanie nadrobić braków 20 lat. Dzieci będą dalej leczone tam, gdzie do tej pory. Poza tym musimy pamiętać, że przepisy dzisiaj mówią, że wszystkie zabiegi medyczne z naruszeniem ciągłości tkanek, w stomatologii ma to miejsce, muszą być wykonywane w obecności rodziców. Rodzice pracują w różnych warunkach. Więc my w szkole za zgodą rodziców będziemy robili edukację, profilaktykę, proste zabiegi bez naruszania ciągłości tkanek, ale tak jak usunięcie zęba, skomplikowane zabiegi będą w dalszym ciągu w tych przychodniach, gdzie dzisiaj dzieci chodzą, to jest oczywiste. Każde dziecko objęte programem otrzyma stomatologiczną książeczkę zdrowia, do której wpisywane będą wszystkie wizyty u dentysty oraz wykonane zabiegi stomatologiczne aż do ukończenia 18 roku życia. Celem programu jest głównie edukacja dzieci, nauczenie ich prawidłowego dbania o zęby oraz regularnych wizyt u dentysty. Dużą rolę w programie odgrają również nauczyciele i rodzice, którym również trzeba będzie uświadomić wartość regularnych wizyt w gabinetach stomatologicznych. Prawdopodobnie nauka zacznie się już w przedszkolu, gdyż twórcy programu chcą, by również przedszkolaki odwiedzały gabinety stomatologiczne w szkołach. Wszystko po to, by pozbyć się dentofobii, czyli strachu przed wizytą u dentysty. Wałbrzych jest jednym z pierwszych miast, w którym zostanie wdrożony program opieki stomatologicznej w szkołach. Według naszej wiedzy kilka miast w Polsce podejmuje próby takiego zorganizowanego, uporządkowanego wprowadzenia programu opieki stomatologicznej w szkole. Kilka w Polsce, na kilkaset. Z większych są pojedyncze próby w kilku miastach, natomiast według naszej wiedzy ten program, który w takim kształcie, no, powiedziałbym kompletnym, został skierowany przez nas do Ministerstwa Zdrowia do oceny, jest chyba pierwszym. Zapowiedzi słyszymy z innych miast, ze Słupska, z kilku innych miast w Polsce również. Ale tak realizacyjnie to według naszej wiedzy może jesteśmy albo pierwsi, albo naprawdę w grupie bardzo niewielu miast. Jeżeli program się przyjmie, w wałbrzyskich szkołach powstaną kolejne gabinety stomatologiczne. Docelowo ma być ich 14. W akcję zwalczania próchnicy zaangażowała się również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która udostępniła swój gabinet stomatologiczny. Do gabinetów PWZ będą mogły zgłaszać się dzieci z ulicy Limanowskiego. Będzie możliwość zakupu biletu okresowego 31-dniowego, tak by podczas miesięcy liczących tyle właśnie dni wałbrzyszanie nie jeździli ostatniego dnia na gapę. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta obiecuje jak najszybciej rozwiązać problem. Od 1 czerwca obowiązują zmiany w taryfie biletowej wprowadzone przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. W tej chwili bilet okresowy można kupić na 7,30 dni lub w obu tych wariantach bez sobót i niedziel. Jak informuje nas jeden z widzów, nastręcza to sporo problemów. Z moich obserwacji wynika, że 31 lipca wielu pasażerów jechało na gapę i zdziwiło się, że ich karta jest nieważna, tłumacząc, że przecież kupili bilet na lipiec. Czytamy w mailu nadesłanym przez pana Krzysztofa. Nie ma jednak możliwości zakupu biletów na dany miesiąc, jak tłumaczy Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Wtedy wałbrzyszanie byliby zmuszeni kupować bilety zawsze w tym samym terminie, a część z nich uzależnia moment doładowania karty od tego, kiedy na ich konto wpływa pensja. Mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński. Najprościej to by było wprowadzić miesięczne, tak? Ważne od pierwszego do końca miesiąca, wtedy nie byłoby problemu. Natomiast z racji tego, że znowu ludzie tak też nie chcą, bo jedni dostają wypłatę 10 i chcieliby kupować od 10, inni dostają 25, też
Więc my musimy brać pod uwagę wszystkich, nie pojedyncze osoby. Z Dikum planuje inaczej rozwiązać problem. Pierwsza wersja była, no to dobra, wprowadźmy 31-dniowy i będzie w porządku, równy wartości 30-dniowego. Ale tak jak ogólnie z przepisami jest, to jeżeli będzie 30-dniowy miesiąc, to wtedy ten ktoś też będzie mógł kupić 31-dniowy bilet i wtedy już mu nie będzie przeszkadzało, że co ta data, tylko będzie mógł 31 dni jeździć. Jest luty, jest rok przestępny, w związku z tym to jak gdyby wszystko wywala wtedy, no bo to się przesuwa o 2-3 dni. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta przyznaje, że wpłynęło kilka wniosków od Wałbrzyszan, którzy uskarżają się na sytuację. Zastępca dyrektora z Dikum, Bogusław Rogiński, informuje, że w tej chwili pracuje nad tym, by znaleźć optymalne rozwiązanie. Będziemy chcieli to ująć tak, żeby był i ten bilet 28-dniowy, i 30, i 31-dniowy. Również pracujemy nad biletami semestralnymi i chcielibyśmy to wtedy wszystko razem wprowadzić. Wprowadzimy również te bilety. Niestety, mówię niestety, bo to wydłuża sytuację, wprowadzilibyśmy bardzo szybko, ale to wymaga zmiany uchwały budżetowej, całego procesu zawiadamiania związków zawodowych, publikacji, więc no, to troszkę może potrwać. Rogiński obiecuje, że zrobi wszystko, by uchwała w tej sprawie została podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Wałbrzycha, gdyż wszelkie zmiany w tym zakresie muszą najpierw zaaprobować radni. Sprawiedliwość dosięgnie każdego. Do takiego wniosku można dojść, śledząc przypadek wałbrzyskiego adwokata Jacka L., który jeździł samochodem, mimo że wcześniej stracił prawo jazdy. Jacek L. w kwietniu tego roku stracił prawo jazdy, ponieważ przekroczył limit punktów karnych. Nie przeszkodziło mu to jednak w dalszym użytkowaniu samochodu. Pech chciał, że wpadł podczas rutynowej kontroli policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. 30 czerwca na ulicy De Gaulle, tuż po północy, patrol policji zatrzymał do rutynowej kontroli samochód osobowy. Okazało się, że kierujący nim 53-letni mężczyzna prowadzi samochód, mimo że cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ze względu na wykonywany zawód adwokata, Jacek L. z pewnością był świadom, czym grozi jazda bez prawa jazdy. Teraz sprawą zajmie się wałbrzyska prokuratura. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone wniesieniem aktu oskarżenia i jest prowadzone przeciwko tej konkretnej osobie. Zarzut, jaki został wydany względem pana Jacka L., dotyczy nowej instytucji, która pojawiła się od niedawna, od maja 2015 roku. Dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego w przypadku niestosowania się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Kwalifikacja prawna tego czynu to artykuł 180a kodeksu karnego. Za takie przestępstwo przepisy kodeksu karnego przewidują karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Po zakończeniu śledztwa w prokuraturze sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Jako adwokat Jacek L. może liczyć się także z konsekwencjami zawodowymi. Sprawa może trafić do sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej, który może nałożyć karę od upomnienia przez grzywnę aż po zawieszenie w czynnościach służbowych. Leżała unieruchomiona na podłodze w swoim zamkniętym mieszkaniu i wzywała pomocy. Z ratunkiem w porę przyszli głuszyccy policjanci, wezwani przez czujną sąsiadkę, która usłyszała wołania 86-letniej kobiety, uratowali jej życie. Starsza pani mieszkała sama. Wołanie o pomoc 86-latki usłyszała sąsiadka, która zawiadomiła policję. Na miejscu okazało się, że drzwi do mieszkania są zamknięte. Funkcjonariusze z uwagi na podejrzenie realnego zagrożenia życia lub zdrowia otworzyli je na siłę. Po wejściu do domu policjanci znaleźli starszą panią, która leżała na podłodze. Jak się okazało, kobieta spadła z łóżka i bolał ją kręgosłup. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło 86-latkę do szpitala. Żołnierze wyklęci, niezwykła aura Góry Ślęża oraz przerażające gabinety dentystyczne to tematy przewodnie tegorocznego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ. Pierwszy dzień festiwalu poświęcony był stosunkowo młodym wydarzeniom historycznym. W sobotę przede wszystkim w zamkowych salach toczyły się dyskusje na tematy związane z okresem zakończenia II wojny światowej i tajemnicami hitlerowskich projektów na całym Dolnym Śląsku.
mówi Anna Lamparska, organizator festiwalu Tajemnic. Koniec wojny, początek pokoju, żołnierze wyklęci, a także ukrywanie dzieł sztuki pod koniec II wojny światowej i zamach na Rokossowskiego. Ponieważ znaleźliśmy dokumenty, z których wynika, że być może do takiego zamachu szykowali się spiskowcy z Sobótki i to właśnie pokazujemy w tym roku. Drugi dzień cofnął nas w bardziej odległą przeszłość, aż do okresu tuż przed powstaniem państwa polskiego. Przed zamkiem powstała osada dawnych słowiańskich plemion i odbywały się pokazy walk. Każdy z odwiedzających mógł samodzielnie spróbować powalczyć dawnym orężem. Czasy przedchrześcijańskie charakteryzują się tym, że powstało wówczas mnóstwo legend i podań związanych z dawnymi wierzeniami. Wiele z nich dotyczy tajemniczej góry Ślęża, położonej niedaleko Wałbrzycha. Zdaniem Joanny Lamparskiej to miejsce, odkąd pojawili się tam pierwsi ludzie, uchodzi za magiczne. Czy na Ślęży kumulują się jakieś nieznane moce, czy mają tam miejsce bliżej nieokreślone zjawiska geologiczne, czy po prostu ludzka wyobraźnia kreuje legendę tego miejsca? Na te pytania od dawna próbują odpowiedzieć zarówno archeolodzy, jak i historycy i badacze zjawisk paranormalnych. O tym również pisze Joanna Lamparska w swojej najnowszej książce. Ślęża dla odkrywców jest wynikiem zachorowania na chorobę, która ma już swoją nazwę, ślężnica. Wymyślił ją Andrzej Blat-Puchalski, autor książek o Ślęży również. I ta ślężnica to jest coś, co albo człowieka schwyci i już nie puści, albo jak się nie ma tej troszeczkę fantazji, ona nigdy niestety nikogo wtedy nie dotknie. Tak, ja uwielbiam Ślęże, uwielbiam ludzi, którzy tam są. Te wszystkie tajemnice, chodzenie po nocy, sylwestry na Raduni, patrzenie na to, jak nocą ze Ślęży na Sylwestra schodzą te setki ludzi, którzy mają latarki i to wygląda jak taki wielki, długi, świecący się wąż, który wśród śniegu schodzi gdzieś na dół. No, nie wyobrażam sobie Dolnego Śląska bez Ślęży. Największym elementem grozy tegorocznego festiwalu jest wystawa pod tytułem Bez znieczulenia, dramaty fotela dentystycznego. Na piątym piętrze zamku, gdzie mieściła się dawniej kuchnia, znalazły się fotele dentystyczne z minionych epok wraz z narzędziami, których widok przyprawia wszystkich odwiedzających przynajmniej o gęsią skórkę. Oglądając wystawę i słuchając opowieści o dawnych technikach leczenia zębów, każdy nabiera przekonania, że dobrze jest urodzić się w czasach, kiedy lekarze mają nowoczesne narzędzia, a przede wszystkim znieczulenie. Szczególnie gdy omawiamy metody średniowieczne, to aprobata dla obecnego stanu wiedzy medycznej gwałtownie rośnie, gdyż okazuje się, że jednak jest znieczulenie i zęba usuwa się niekoniecznie razem z wyrostkiem zębodołowym i fragmentem dziąsła. Także no, wiele osób docenia stan współczesnej wiedzy medycznej i stomatologicznej w szczególności, natomiast pewne obawy i mieszane uczucia jednak przy wyjściu pozostają, gdyż sama atmosfera wystawy i skojarzenia, które ona budzi, powodują, że niektórzy no, mają pewne wahania, by usiąść na fotelu lub za bardzo zbliżyć się do prezentowanych przedmiotów. Wśród rarytasów znalazły się m.in. pozłacany fotel dentystyczny, który z uwagi na warunki sanitarne dziś nie mógłby być stosowany. Były też zabytkowe fotele z okresu międzywojennego, produkowane w Niemczech i w Polsce. Niektóre z nich wśród narzędzi posiadały wiertła napędzane kołowrotkiem. Na wystawie zobaczyć można było również prawdziwe ludzkie zęby, które służą celom szkoleniowym podczas prezentacji chorób i anatomii korzeni. Choć tegoroczny festiwal dobiegł już końca, organizatorzy zapowiadają, że wrócą tu za rok z nowymi tajemnicami. Jaka będzie tematyka kolejnego spotkania w Zamku Książ? To na razie również pozostaje tajemnicą. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.